Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj recenzja gry Splendor wydawnictwa Rebel. Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy w wieku od 10 lat. Rozgrywka trwa, jak możemy tutaj na opakowaniu przeczytać, około 30 minut. W zestawie znajdziemy karty, kartoniki oraz żetony. Przepiękne, wykonane z tworzywa, bardzo grube i całkiem ciężkie żetony złota oraz kamieni szlachetnych. W grze tej wcielamy się w rolę handlarzy wprost z epoki renesansu, którzy będą ze sobą rywalizować, a rywalizacja ta odbywać się będzie poprzez inwestowanie w kopalnie, udoskonalanie metod transportu oraz zatrudnianie rzemieślników, którzy posiadają fachowe umiejętności przemieniania nieoszlifowanych błyskotek w cenne klejnoty, jak możemy przeczytać w instrukcji. Tak wyglądają kartoniki. Na zdjęciach na blogu zresztą bardzo dokładnie je możecie obejrzeć, więc zajrzyjcie tam koniecznie. To są płytki z arystokratami, a tutaj mamy karty rozwoju. Jeszcze może rzut okiem, jak wyglądają te karty od drugiej strony. Zielony to jest poziom pierwszy, złoty to jest poziom drugi. I niebieski to karty poziomu trzeciego. Przygotujmy sobie obszar do gry. Rozkładamy potasowane karty w ten sposób. Odkrywamy po 4 z każdego poziomu. I tak samo musimy potasować płytki arystokratów i odkryć tyle, ilu jest graczy plus 1. Czyli jeżeli gramy w 3 osoby, odkrywamy wtedy 4 płytki. Rozgrywka polega na pozyskiwaniu szlachetnych kamieni, czy też raczej kupować karty rozwoju. Każda karta ma swoją cenę w postaci kamieni szlachetnych. Gracze mogą rezerwować karty odkryte lub też z zakrytych stosów, następnie kupować je i zdobywać punkty prestiżu. Grę wygrywa gracz, który będzie miał 15 punktów prestiżu. Splendor to gra z bardzo fajnym klimatem, w której przenosimy się do renesansowego okresu. Recenzję gry znajdziecie oczywiście też na blogu, w opisie do filmu jest link, zajrzyjcie tam koniecznie i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami.